Słuchajcie, patrzcie, jakaś wystaweczka nocna. No kurde, ale patrzcie, jest zacny. Naprawdę fajny, ale już jest totalnie to wszystko steroryzowane. Nie no, tutaj tam nawet nie ma co tego patrzeć. Chociaż tu ktoś może być robot. Patrzcie. Ale to jakiegoś takiego robota krzaka. O, o, słuchajcie. Jakiś powiem wam. To ja już znam takie tematy. Ja za młody to też po prostu rozłożyłem wszystko, co było możliwe. Widzę, że tu taki jak i ja konstruktor po prostu działa na dzielnicy, więc tutaj nic z tego się już nie wyłuska, naprawdę. To już jest wszystko do granic roztrzaskane. Słuchajcie, lecimy. Słuchajcie, nie ma tu towaru za wiele, widzę. Chociaż, słuchajcie, przecież jest tam reklamy. Patrzcie. O, ja lubię takie... Lubię takie reklamówki. Nie wiem, co to za spray. Ale tu jest coś dziwnego. Listę, co to jest? Ulala, poszło jakąś tu, jakiś chyba... Nie wiem, słuchajcie, jakiś puder. Strasznie dziwne rzeczy to są. Sztaby, pewno. A no to coś... Chyba tu jakaś była, słuchajcie, konkretna, jak to się mówi, deratyzacja. Tu jakieś skóry, patrzcie. No, chyba tu jakieś odchodzą takie ostrzejsze zabawy wieczorne. Albo i nie wieczorne. O kurde, jakiś sweter, patrzcie, fajny. Nie powiem, taki to 100. No, jakiś taki... Zobaczę zaraz. Ale skulkowacony. No i kurde, no nie mój rozmiar, ale wiecie co? Przydałby mi się właśnie taki sweter, coś... Taki styl właśnie na śmietniki. Ale ten puder się tu spieprzył. To same jakieś, słuchajcie, szmaty. Uj, jakoś... On szepcze jakoś... O, tu wezmę to. O, co to tutaj, że mam puścić? Nie wiem, co to jest. Czego ten pad jest jakby... Słuchajcie, jakby jakaś kierownica normalnie. Dobra, to tu chyba... Konkretnie zamieszać w tym śmietniku. Tylko tych szmat nawalili tu. O, patrzcie, co to jest tam. Słuchajcie, jakieś urządzenie tam jest. Patrzcie, to żółte. Co to będzie za dziwadło? Chyba jakaś maszynka, widzicie to? O lala, ja to widzę, że muszę... Muszę chyba do tego tematu tu podejść tak konkretnie. Dlatego... Ale ja nie wiem, czy ja sobie tak nic, no nie będę tu właził, no słuchajcie, to weźcie mi nawet taki głupot, nie gadajcie. Ale ja tego nie wytrapię. Co to w ogóle jest? Ta maszynka taka, słuchajcie. Kurde, zrobię zbliżenie. Czy ona jest tam, czy to jest jakaś markowa? Nie, to jakiś taki... Raczej dziad. A już powiem wam, a tu jakiś jeans. Kurczę, patrzcie, taki stary typ dekatyzowany. Stary typ dekatu, jak się mówi. Kurczę. No co, czego to jest? Tam jakaś lampa. Patrzcie, nowa ta. Nowa karta, tu jakiś bałagan został, szybki jakiś. No, chyba na szybko temat. Tu jakaś ładowarka znowu od czegoś. Może być od tej, czekajcie, nie.
piwko. Niezła piwko firma, co? Słuchajcie, z czym wam się kojarzy? Kurczę, też się z tymi szmatami tam jest. Dawaj. Już jeszcze jest. To taki ogrodowy, słuchajcie, wiem co to jest. Pistolet taki ogrodowy, ale to taki, no nie wygląda to dobrze. Tu jakieś świece, no dwie są dobre. A co to jest to małe za górne? O, jakiś, patrzcie, kluczyk. Co to taki dziwny jest? Te końcówki to można by wziąć, bo one się... Wiecie o co chodzi, one się... To i to, to się przyda. Jak macie szlaufa, to... Bez problemu, no ten... O, tam jeszcze jedna jest. Kurde, że ludzie takie coś... Wiecie... Ale jestem, patrzcie jak jestem mocny, zamiast to wyciągnąć. Wystawić sobie taką elegancką. I obczajcie sobie w torbie. No nie, to żebyś... O, tą końcóweczkę zmienię. O, tutaj są, patrzcie, jeszcze z powodu. Ale skąd na czoło polegi, wiecie. Czy była jedna zielona. Biory. Tego tego nie potrzebuję, ale wezmę sobie zorganizuję na to. Zobaczcie, nie? Biernica, słuchajcie, widzicie, tą świecę zawiją, słuchajcie, patrzcie, jak to jest, tak? Ładnie pachnie. Nie, to sobie to zawiją. Słuchajcie. Ale reklamoweczka już jest ogarnięta. Nie wiem, kurde, z tymi zasilaczami, powiem wam, nie wiem, wezmę, ale tak naprawdę też zasilacze to mam po prostu pod łóżkiem od cholery. Ale zawsze sobie mówię, a to jakaś książka. No, jakaś, jakaś ramka podziwna. Tu jakiś, patrzcie, okular, ale jakiś konkretny tu może być ten okular. Mamy jedyny, jak ja mam taki... słuchajcie, pusto. A ja już sobie myślałem. Przecież jak ja bym taki okular konkretny zarzucił na dzielnicę. Co to za książka? Jakaś, no dajcie spokój, ludzie. Weźcie się, nie kompromitujcie. Ludzie, jedyny, dajcie spokój. Wiecie, co wcale się nie dziwię, wiecie, że oni... O, tu fajna siatka, chyba ja sobie tą raczej siatkę zadzwonię. No tej kurtki nie biorę, no jest tu. O, tu patrz, o. Nie powiem, żeby się nie napił regułę. Jeszcze jakaś kamizelka jest. Patrzcie. U. Tutaj to już się mogły jakieś lateksowe nawet tańce odbywać. Tutaj to już możliwe, że coś tam jeszcze dycha na dnie, ale my już tego nie zobaczymy. No te szmaty, dobra, zamykam, powiem wam, te wrota, no kurde, podobały mi się, powiem wam, te swetry. Jeszcze zobaczę ten zielony. Kurczę. No ale zajechane. Słuchajcie, jakie tu oka już poleciały. Kurczę. To jakiś protak. No kurde, przydałby mi się, powiem wam. No nie wiem, właśnie tak się... Jaki to rozmiar? No L-ka. Kurczę, L-ka, wiecie? Taka... No nie wiem. Nie no, tak sobie myślałem, słuchajcie, że... Jeszcze może bym ubrał na mokro, to bym wszedł. Dobra, to gówno tutaj wraca. Tutaj co będzie w tej torbie? A, te szczurowce. No to ja nie mam na razie z tym szczurami problemu. Tą kierownicę, patrzcie, też wywalam. Jakaś rura dziwna. Powiem wam, materiał na ten torb. Tutaj to ostatnie było. Tym bałaganie. Wracę dalej, bo się ściemnia, nie? Zobaczył.
ucieki. Na razie trzymajmy się. Tu słuchajcie, jakieś remonciki były. Zaparkuję sobie, ale patrzcie, słuchajcie, statyw taki jest duży. Ja nie wiem, czy on jest zepsuty, czy co z nim jest nie tak, słuchajcie. To jest chyba na taką jakąś dużą kamerę. No ja nie wiem, ale wiecie co, na zawinę go. Wezmę sobie tu, odłożę z tą moją siatką. Kurczę, nie wiem, czy ten statyw, słuchajcie, to badziew, czy co. O, słuchajcie, patrzcie, nowe te są. Co to w ogóle jest? Patrzcie, nowe, zafoliowane. Ale ja nie wiem, co to jest. A, to jest, nie wiem, to nie jest wiatrak. Ale coś od wiatraka, słuchajcie. Robili, patrzcie, remoncik, świetlóweczki powyrzucane. Przecież to wszystko, to są niezłe pieniądze. Wiatrak. Potrzebuję jakiś ziomek tu przed konkurencją chyba, wiecie? Dobra, zawinę to, bo to jest nowe. Nie wiem, co to cholerstwo, co to jest, ale sobie tutaj, wiecie, naszykujemy. Lecimy dalej. O, kawałek drewna, jakby ktoś potrzebował, słuchajcie. No nie, kawałek drewna wyrzucili. Ale tu już telefona, patrzcie. Kurde, to może być telefon, słuchajcie. No ale tylko pudełko zostało, no słabo. Ludzie, powiem wam, że jest... Patrzcie, następne. Ja pierdzielę. Kurde. Ale mam pewno, patrzcie, następny jest. No nie, no do 3 razy sztuka, słuchajcie. 3 telefony ktoś kupił? No nie, no. Ja pierdolę, to nie, chyba nie były telefony. Nie możliwe, no po prostu powiem wam, że zaraz dostanę z gagi. Z żółci, czy jak... Ale tam coś jest cholernie... A, to jakieś, patrzcie, jakieś farby. Bo tak poczułem, jakiegoś, patrzcie, jakiś artysta tu był. Poczułem, że coś tam jest ciężkie, słuchajcie, nie? I sobie myślę, coś tam jest. O, tutaj długo było, patrzcie. Jakaś witaje, jakieś białeczko poleciało. Dobra, lecimy tutaj dalej. Tam jakiś obraz, słuchajcie, zaraz obczajmy. Elegancki. Co my tu mamy? No nic, no jest to. Co, słuchajcie? A wieje jak cholera, coś dzisiaj. O, tu jakiś, patrzcie, torcik był. Co to za obraz są? One takie, no wielkie. Ulala, patrzcie, jaka damesa. No słuchajcie. Kurczę, takie obrazy. One nie są zniszczone. Przecież to jest wszystko malowane. Patrzcie, tu druga taka gwiazda. Kurde, nie wiem czemu. Słuchajcie, czemu ludzie to wyrzucili? No ja pierniczę, patrzcie. Ja to zawijam. Czy to one są w ogóle podpisane? To nie są jakieś, słuchajcie, te badziewia. To jest normalnie malowane. Ja pierniczę. Kurde, to może być przecież cholernie droga rzecz. Słuchajcie. Ja pierdolę, patrzcie na ten obraz. Tu nic nie ma. Tam znowu było bite, nie, słuchajcie, wiecie co, ja biorę torbę. I ja robię zawijkę z tymi obrazami, póki tu się jeszcze nikt nie kapnął. Co tu jest wyrzucane? Chyba porzucę ten swój towar wcześniejszy. Kurde. Naprawdę, słuchajcie.
One w ogóle, zobaczcie, one nie są zniszczone nawet. Ja pierdziele, nie no, zawijam, słuchajcie. Dobra, jesteśmy w kontakcie, nie wiem, czy jeszcze gdzieś lecę, ale jak coś, to na rara, nie? Słuchajcie, choineczka jest, jakby ktoś reflektował, elegancka, patrzcie, zapakowana. No i jazda na przyszły świat. Coś tam właśnie, słuchajcie. Myślałem, że to są jakieś bombki, ale tu nie ma. Tu jakiś plecak zawijam, bo o, jakieś adidasy może ktoś mi podrzucił. Słuchajcie, dwie pary kupili. Dobra, ja lecę z tymi obrazami, słuchajcie, bo nic więcej nie ma. Słuchajcie, ja już na chacie z tym, z tymi obrazami jestem, ale patrzcie, jakie one są wielkie. Tutaj jest ława. A tutaj jest ten jeden z tych obrazów. Obcinamy, bo mi się wydaje, że to są malowane, ja nie wiem. Kurde, mam nadzieję, że ktoś uchwyci tą strukturę i da mi znać, czy to jest malowane jakimiś farbami. No bo tutaj normalnie wystaje struktura. Ja to się nie znam, wiecie. Ja mogę tylko tyle o tym powiedzieć, że mi się podoba, nie? Ale nic więcej, nie wiem, kurde, ale nie ma, słuchajcie, nie ma w rogu żadnego też podpisu. Obczajamy, jak to z tyłu wygląda, słuchajcie, patrzcie. Kurde, i też tak, no nie wiem, czy to jest jakaś akcja z Ikei. Ale ta rama taka raczej, no nie, no raczej taka, powiem wam, nie, to nie jest drewnolite. Raczej bije tandetą. Kurde, ale obrazek jest, no naprawdę, powiem wam, zacny. Przedstawię wam jeszcze ten drugi. Ale słuchajcie, w ogóle nie mam gdzie te... Nie mam gdzie tego zawiesić, bo one są tak wielkie. A to jest chata niskobudżetowa. Żeby mi to nie pierdzielnęło. Patrzcie. No zarąbisto one są. One w ogóle jeden do drugiego pasuje mega. No wiadomo, że to jest jakaś kolekcja. Kurczę, nie mogę teraz tego drugiego obok położyć, postawić, albo spróbuję wam. Mam nadzieję, że to się wszystko nie... No ale to tak... No trochę lipa, no ale... Zaraz to się wszystko, słuchajcie. Wiecie, jak to jest w życiu. To się zaraz wszystko wywali. I taki będzie finał. Dobra, muszę to w łapach trzymać. Patrzcie. Patrzcie na ten. I na ten. No przecież to wiadomo, że to jest jakaś kolekcja. Kurde, ale jestem ciekaw, czy to ktoś namalował, czy to jednak już jest jakaś Ikejowski taki bałagan. Ten z tyłu też tak wygląda. No, podobnie jak tamten, nie? Z takiej płyty. Nie wiem, dajcie znaka, wy się pewnie znacie, ale tutaj też widzicie, też jest struktura, że coś jest tak maźnięte. Albo to jest tylko maźnięte te mazy, żeby to po prostu była taka imitacja. Nie mam pojęcia. Bo tu definitywnie, widzicie, tu są te mazy. A tutaj nie wiem, no może już ich tak nie ma. Tutaj nie wiem, dajcie znać, czy to w ogóle, pewnie ktoś ma, na pewno ktoś ma taki podobny w domu. Słuchajcie, odkładam je, żeby się nie uszkodziły. A i wczoraj jeszcze taki fajny statyw sobie, patrzcie, znalazłem. Będzie Francja elegancja do jakiegoś nagrywania, słuchajcie. No dobra, kończymy tego gniota, dajcie jakiegoś suba, fajny komentarzy. No i pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.